Hallo Fight Fans, hier ist AJ wieder von Ground & Pound TV. Wir sind wieder live vor Ort für euch bei der GMC 2. Gerade eben ist der erste Titelfight des Abends gelaufen, nämlich die Europäische Meisterschaft, die GMC Europameisterschaft. Ich stehe hier mit Grzegorz Jakubowski aus Polen von den Mighty Bulls Gdynia, eine MMA-Legende in Polen, leider im Ruhestand. Witam dzień dobry. Dziękuję za wywiad, że mogłem z panem wywiad prowadzić. Pan mi powie teraz krótką opinię o walce Piotra. No jak było widać, bardzo była walka dynamiczna. No, myślę, że publiczność tutaj miała dobry kawałek walki. No, to była, myślę, że chyba to najładniejsza walka, która tutaj się odbyła. Also ich habe ihn ganz kurz nach dem Kampf von seinem Schützling Piotr Hallmann jetzt gefragt. Er meinte, das wäre einer der besten Kämpfer heute Abend gewesen, zu Recht, wie ich finde. Die haben ordentlich Gas gegeben, die Jungs. Den Piotr Hallmann, den werden wir auch gleich noch vor die Kamera kriegen. Noch einmal kurz zu dem Grzegorz. Panie Grzegorze, pan już nie walczy od roku 2008, tak? 29 walk już pan ma potoczony? Trochę więcej. No, trochę więcej. No, ale tak, dobra, profesjonalnych będzie dużo więcej, ale no, niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Nie planuje pan wrócić do MMA teraz jako zawodnik? Wiesz co, nie mam motywacji. Nie mam motywacji, trenuję sobie, ale nie mam motywacji jako takiej, żeby wyjść i powalczyć. Lubię ten sport, cały czas trenuję, sparuję z wszystkimi. Mam wiek, że tak powiem, no... Ponad 40 lat skończone, więc wiesz, jest to już poważny wiek, że tak powiem. 30 plus, tak. Tak jest. No i więc wiesz, muszę sobie jakoś tam próbować nadrabiać, wiesz, to, żeby wśród młodości nie być starym dziadem. Aha, rozumiem. Także dlatego pan też powiedział, żeby nie mówić na pana pan. Tak, także Grzesiu, tak? Tak, mogę Grzeg. Bardzo proszę. Also ich habe ihn ganz kurz gefragt, er hat seinen letzten Kampf 2008 absolviert und er plant definitiv leider nicht mehr in die MMA-Szene zurückzukehren. Leider nur als Trainer. Er hat keine Motivation, sagt er. Er ist ein 30 plus, wenn nicht sogar 40 plus, sagte der gerade. Und er sagt, er hat momentan halt absolut keine Motivation, um wieder zum MMA zurückzukehren, halt nur zum Sparring als Trainer. Grzegorzu, jeszcze takie pytanko za granicą. Inaczej się walczy niż w Polsce? Nie, no walka jest walka. Myślę sobie, że to wiesz, że to nie ma akurat znaczenia, czy to jest w Niemczech, w Polsce, czy w Japonii. Myślę sobie, że naprawdę mamy Europa jest powoli wchodzi na obroty i będziemy gonić. No, największe imprezy są, jakby nie było w Stanach, Japonia może troszeczkę podupadła. Co nie zmienia faktu, że w Europie są coraz lepsi zawodnicy. Zresztą jak widać po dzisiejszej walce, że są takich walk się nie ogląda na co dzień, nawet w UFC no, nie są takie walki, więc myślę sobie, że to, co się dzisiaj działo i to, co będziemy jeszcze podejrzewam wielokrotnie oglądać na wielu imprezach, czy w Polsce, czy tutaj u was, czy gdziekolwiek indziej w Europie, to naprawdę będą talenty, które mogą osiągać naprawdę najwyższe tytuły i są. Also ich habe einmal kurz gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob er in Polen kämpft, beziehungsweise ob es überhaupt einen Unterschied ist, im Ausland zu kämpfen oder in seinem Heimatland. Und er sagte, ein Kampf ist ein Kampf, dem kann ich auch eigentlich beipflichten. Und der MMA-Sport ist die ganze Zeit in der Entwicklung, selbst in Europa und selbst der heutige Kampf, den wir heute gesehen haben, ist wirklich... kann man auch wirklich international sagen, ein sehr guter Kampf gewesen und dem kann ich wirklich nur beipflichten. Es war ein Top-Kampf und die Kämpfer entwickeln sich immer mehr hier in Europa und wir gleichen immer mehr Amerika an und sogar noch Japan, also Japan ist noch mit im Spiel. Also der MMA-Sport ist auf jeden Fall in der Entwicklung in Europa. Jeszcze ostatnie pytanie zu czy Grzesiu? Przepraszam, tak. Czy to co ty? Czy myślisz... Chcę być taki jest... młody jak ty. Że aha, to... czy to jest różnica, czy się walczy w klatce, czy na ringu? Czy to jest teraz innowacja, może taki ośmiokątny ring? Wiesz co, na pewno jest duża różnica, bo klatka jest o tyle... O
tyle inna powierzchnia, że łatwiej po prostu przytrzymać, przewrócić. Chyba bardziej mi się wydaje, że to jest sens, klatka jest bardziej siłowa, łatwiej jest dla tych właśnie silnych. Chociaż wiesz, no ale myślę sobie, że wiesz, że ring ma też swoje plusy. Jeden wiesz, ma walory takie, jeden stosuje to, drugi tamto. Myślę sobie, że wiesz, że jedno i drugie ma swoje zalety, jak i wady, wiesz. I to chyba mi się wydaje, że bardziej zależy od zawodnika, jak ten, jaki styl preferuje i jaki chce dać show. No, bo jeżeli ktoś bije się, zamyka się w sobie i wiesz, to musi iść do psychologa. No, jeżeli wiesz, chce naprawdę się pobić, no to musi się troszkę otworzyć i bić się. No, ja miałem to nieszczęście, że część zawodników mi się zamykało w sobie i wiesz, no i ciężko się bije z takimi zawodnikami. A tutaj wiesz, jak widziałeś, walka była. Wiesz, otworzyli się obaj i wiesz, była walka, to jest to emocje, widziałeś zresztą publika. Ludzie to wyczuwają, kiedy wiesz, nie ma jakiegoś wyrachowania, wiesz, że tutaj szachy, tylko idzie, wiesz, na żywioł, nie? Jest, przez to są emocje, jest to fajny sport, ale no nie każdy daje taki show, no są dobrzy zawodnicy i źli, a źli może złe słowo, może inaczej się bijący, a wracając do ringu i klatki, tak samo, wiesz, ring ma swoje zalety, jakieś wady, tak samo klatka, no myślę, że ten ring sześciokątny, jeszcze nigdy nie miałem okazji bić się na czymś takim, więc myślę, że wiesz, że może być to jakieś taki, wiesz, udziwnienie dla startujących, jak i dla oglądających. Czyli może się przebić to jako nowy taki trend jakby? Wiesz co, no trudno mi powiedzieć, ale myślę sobie, że jednak trendy wyznaczają jednak większe, grube imprezy i jednak trzeba będzie się stosować do bo wiesz, to nie jest na tyle nowe. Bo z tego co wiem, to już takie propozycje już były, bodajże w Japonii były takie walki właśnie w takich ringach, więc na tyle to nie jest nowe, żeby wiesz, wielkie show zrobić, wielkie yo było, tylko wiesz, no troszeczkę inne dla gawiedzi, która dopiero teraz tym zaczyna się interesować, bo tak naprawdę już jak się orientujesz, to już były takie imprezy w takim czymś, ale jednak trendy wyznaczają grube imprezy, no grube imprezy. Idzie wszystko, idzie wszyscy i wszyscy idą w tym kierunku. No i myślę, że to jest dobre. Also, ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Ich habe gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man im Käfig oder im Ring kämpft, ob es jetzt vielleicht auch der achteckige Ring jetzt der neue Trend sein wird. Er sagte, natürlich gibt es Unterschiede, alles hat seine Vor- und Nachteile, genauso wie es auch auf den Gegner ankommt, mit dem man kämpft. Also, es ist absolut, es kommt wirklich auf viele Einzelheiten an. Und die Trends, die setzen wirklich nur die großen Events und dem werden wir uns wohl unterordnen müssen. Grzegorzu, dziękuję bardzo. Jesteśmy teraz na ty. Tak jest, mówiłeś mi Grzegorz. Jędrze jestem, tak w ogóle. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za wywiad. Tak jest. Vielen Dank. Tschüss. Round and round.